czekajcie, wlezę do góry, to się przywitam. No cześć, kolejny film z serii z plecakiem do. Łażę po tym Siedmiogórzu. Pamiętacie ten film z Drachenfels ze Smoczej Skały? To teraz idziemy na Lwią Górę. Tak to się nazywa, Lwenburg. Widoki są piękne. O, już widać, popatrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. U góry tam, pod drzewami, są ruiny. Siedmiogórze, jak sama nazwa wskazuje, to siedem gór, siedem wzgórz właściwie. I właśnie na nich, między nimi poustawiane są ruiny zamków. Nie wiem, ile tych zamków jest w sumie, ale jest ich wiele. Staram się kilka z nich odwiedzić. I tak powiedziałem dzisiaj, Lwenburg, drugi z zamków Siedmiogórze. Oprócz tego, że są lasy, przeważnie, właściwie w każdym z tych zamków zachodzi się lasami, to jeszcze są takie niezłe górki, nawet trochę po nogach. Nie są takie tam wielkie góry, ale Lwenburg jest chyba 500 metrów nad poziomem morza, 455 bodajże. Nie wiem dokładnie. No w każdym razie na końcu na pewno będą jakieś fajne widoki. Czytałem, że to jedno z chętnie odwiedzanych miejsc w tym Siedmiogórzu. A się zdziałem. Ale powiem wam, że nie ma dużo ludzi. Nie, może jeszcze sezon się nie zaczął. Może 30 osób. 25 widziałem po drodze. Poza nami. No i zaczynają się jakieś mury, więc chyba dochodzę do celu. Dzięki Bogu. Trochę wysoko. Pamiętacie film z Drachenfels? To jest ten sam widok, ta sama rzeka Ren. Wejdę wyżej, gdzieś to może będzie widać i Drachenfels. Chociaż pogoda taka nie za bardzo. No i jest Drachenfels. Patrzcie prosto. Nie wiem, czy możecie się zbliżyć. To jest tam.
jak wejdziecie na Lovenburg zdjęcia, to to jest najsłynniejsze drzewo. Nie wiem dlaczego wszyscy sobie pod tym drzewem robią zdjęcia. Wchodziłem wczoraj, oglądając zdjęcia, to ta część wieży, którą widzicie za mną, była remontowana. Czyli jakieś pewnie były uzupełniane fugi i tak dalej, żeby to się dalej nie sypało. Czyli dbają nawet o takie ruiny, się nie sypie, są na to pieniądze i tak dalej. No i koniec, czas wracać do domu. I takie te moje niedzielne wycieczki po Siedmiowzgórzu. No, piękne tereny, bo cała zachodnia Westfalia jest usiana lasami. Więc żeby gdziekolwiek dojść, to trzeba iść przez las. Dobra, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny film. Nie wiem, w środę jest wolne, więc żnę do lasu. Cześć.